To już kolejny film z serii Back to School i dzisiaj będziemy zajmować się okładkami, czyli czymś, na co chyba co roku czekacie. W sumie są to i okładki, i pierwsze strony. I bodajże, wczoraj na moim shortcie mogliście zobaczyć już jedną z okładek, i dzisiaj pokażę Wam ich trochę więcej. Ja tak mówię, bo nagrywam na zapas, tak jak Wam zresztą mówiłam tydzień temu i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie planowo, także jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jedną okładkę to zapraszam Was właśnie na shortsa, którego opublikowałam mam nadzieję, że wczoraj. Więc jeżeli nie lubicie zwykłych okładek albo takich prosto z produkcji i chcecie zrobić swoje customizowane okładki to zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia tego filmu może Was jakoś zainspiruje, może właśnie te okładki, które ja stworzę jakoś przerobić po swojemu, no i będziecie mieć totalnie unikalne zeszyty, takie jak nikt nie ma. No dobra, ja już nie przedłużam, zabieramy się za DIY, no i zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego z filmów, również back to school. Na pierwszy rzut idzie nasz ojczysty język polski. Ja w tym odcinku będę przyklejać takie zwykłe kartki białe na okładki, Dlatego, że do dyspozycji mam jedynie takie śliskie zeszyty, na których raczej nic się nie przyjmie z moich przyborów, które chcę używać. Dlatego przyklejam sobie na ten klej w taśmie taki około 220 gramowy papier. Po prostu na nim będę też dużo malować, dlatego chciałam też, żeby był no, delikatnie grubszy niż taki cieniutki. Mogliście zobaczyć, że nakładam na sam początek akwarele. Tak bardziej plamiście. Ja uwielbiam tę technikę, bo ona daje nam super tło do każdego obrazka, czy jakiejś ilustracji. Możemy na to naklejać co tylko chcemy. Dlatego też Wam polecam robić sobie nawet w takim stylu wszystkie zeszyty. I tak jak Wam mówiłam, przyklejamy tutaj z takiej cieńszej kartki. Wyrysowałam sobie napis język polski w chmurkach. Chciałam, aby to było takie bardziej. Ogólne, taki ogólny wzór, żebyście mogli to wykorzystać do każdego z przedmiotów, żeby też nie iść w jakąś jedną stronę. Niektóre zeszyty będą takie, a niektóre będą bardziej ogólne. No i co na koniec jeszcze porobiłam takie małe szczególi, dodałam kropeczki i język polski prezentuje się właśnie tak. Kolejnym zeszytem, jaki będę ozdabiać, jest ten od Matematyki. Ja akurat mam tutaj takie cienkie zeszyty, bo po prostu pokazuję Wam tylko, jakie okładki można stworzyć. Ja tego nie będę wykorzystywać. A i zapomniałam Wam w ogóle powiedzieć przy poprzedniej okładce, że dobrze jest później nałożyć na to jakąś taką przezroczystą okładkę, aby nic nam się nie oderwało w trakcie użytkowania, przenoszenia w plecaku itd., więc warto jest to zabezpieczyć. Także jeśli chodzi o matematykę, to tutaj nic nie przyklejam oprócz tej karski, która nam imituje okładkę. I na niej rysuję trzy przybory typu linijka, kątomierz, ekierka i do tego plusy, minusy, aby było bardzo matematycznie. Natomiast na samym spodzie będzie widniał napis matematyka, i wszystko utrzymam w takiej dosyć. Kolorowej konwencji tutaj dookoła. Pomyślałam, że fajnie będzie nałożyć zakreślacz, który mocno rzuca się w oczy w kolorze żółtym, tak że zrobiłam po prostu ramkę dookoła i to wszystko, co jest na zewnątrz, pokolorowałam właśnie tym kolorem. Natomiast ekierkę, kontomierz i linijkę zrobiłam takim bardziej różowo-beżowym, a resztę w kolorach czarnych. Na sam koniec dołożyłam małe kropeczki w bardzo podobnym odcieniu do tych przedmiotów. No i matematykę mamy gotową. Następnym przedmiotem, który Wam pokażę, będzie fizyka. Znowu przyklejam kartkę na zeszyt, i tutaj poszłam bardziej ilustracyjnie z jedną rzeczą do narysowania. Zazwyczaj na fizyce chyba robiłam jakieś planety, gwiazdy itd., tak a tym razem stwierdziłam, że może fizykę jakoś inaczej przedstawimy, bo w sumie jest to przedmiot, na którym naprawdę trzeba ruszyć głową <głynne> i myśleć, więc taka żarówka będzie tutaj idealna. Dlatego naszkicowałam ją sobie ołówkiem i później zrobiłam linard cienkopisem tak bardziej szarpanie porobiłam też cieniowanie. No i całość zachowałam w takiej dosyć ciemnej kolorystyce, co jest u mnie dosyć niestandardowe, bo zazwyczaj dodaję jakieś różne kolorki, szczególnie dużo różowego, chociaż akurat od pierwszego zesztu nie widzieliście żadnego różowego. Ten poprzedni to był pomarańczowo-beżowy, to nie był różowy. A tutaj wykorzystuję kolor czarny, który też rozrzedzam z wodą, żeby on był taki szarawy. I kiedy już narysuję tę żarówkę, to jej nie koloruję, zostawiam ją taką surową, a dookoła od rogów, od zewnętrznych krawędzi robię ciemniejszy kolor niż wewnątrz. Staram się to utrzymać w takim szkicowym stylu i do tego jeszcze dokładam napis fizyka oraz gwiazdki, takie małe gwiazdki wokół, żeby coś tam się działo. Gwiazdki koloruję srebrnym markerem, a napis fizyka robię białym żelopisem i później wykańczam go cienkopisem, tak żeby fajnie nam wszystko kolorystycznie pasowało. I co, jak Wam się podoba fizyka? To już czwarty zeszyt na dzisiaj, będzie ich dziewięć. I tym razem robię geografię. Z geografią poszłam tak bardziej ogólnie, nie tak totalnie, wiecie, bardzo przedmiotowo, jak na przykład do fizyki czy matematyki. W sumie, niby też jest ta tematyka, no bo jakieś tam chmury i to, co się dzieje na zewnątrz, Ziemia i tak dalej, można to przypisać bardzo do geografii. Chodziło mi o to, aby trochę też zahaczało o geografię, ale też można było wykorzystać właśnie do innych przedmiotów, tak jak Wam mówiłam w przypadku języka polskiego. I tutaj zaczęłam od naszkicowania sobie chmurek dookoła i napisu geografia na samym środku. W sumie to staram się te napisy robić różnorodne, żeby nie wszystkie były jednym fontem. Chociaż zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Później wszystko lineartuję czarnym cienkopisem. Napis postanowiłam zostawić w kolorze niebieskim, żeby on się odznaczał i był tutaj w centrum. Dodatkowo dorobię do niego jeszcze cieniowanie, to znaczy takie czarne kreski od prawej strony. Takim jednym elementem, który bardzo rzuca się w oczy, będzie błyskawica pokolorowana tym samym zakreślaczem, co w matematyce te krawędzie. I ona fajnie będzie tutaj skontrastowana do tych kolorów wokół. I właśnie wokół na tło nakładam niebieski kolor, a same krawędzie robię czarnym pisakiem, aby coś tutaj się odznaczało, żeby jakoś to zebrać w całość. No i w sumie tyle z geografii tak się ona prezentuje. Mamy już połowę zeszytów za sobą, zabieramy się za piąty, którym będzie informatyka. Na informatykę miałam taki pomysł, aby zrobić ilustrację bardziej raczej czarno-białą, czy tam w odcieniach szarości, aby coś tam pokolorować właśnie na szaro. A dookoła pomalować na jakiś kolor, żeby się wyróżniała ta ilustracja w środku. No i już Wam mówię, co wymyśliłam. Otóż, tak spojrzałam na moją myszkę przy komputerze i, no mówię sobie, to jest fajny pomysł na zilustrowanie tego do informatyki. No bo w sumie większość z nas używa myszki, jeżeli używa również komputera. Oczywiście są też te touchpady, ale myszka jest zdecydowanie bardziej wygodna, przynajmniej według mnie. No i zrobiłam ją w takim dosyć minimalistycznym stylu. Do tego kabelek na samej górze, chociaż teraz są bardzo popularne bezprzewodowe. I ta myszka ma być zamknięta w prostokącie, który będzie składał się z zer i jedynek, czyli systemu zero-jedynkowego. Ja tutaj od razu Wam mówię, że wszystko robiłam tak totalnie losowo, żeby po prostu ładnie wyglądało. I na samym dole zostawiłam szersze pole, aby wpisać napis informatyka. Tym razem robię to kolorkiem zielonym, i do tego wszystko obrysuję cienkopisem w kolorze czarnym. Na sam koniec już wszystko maluję. Dookoła stwierdziłam, że zrobię taki ładny, mocny zielony kolor. No i oczywiście myszkę pokolorowałam w odcieniach szarości, tak jak Wam wspominałam na samym początku. Zabieramy się za następny przedmiot i tutaj już sobie w sumie przygotowałam wszystkie te okładki, bo przyklejałam je do zeszytów, żeby nie tracić czasu na odcinku. No i tym razem robimy woz. I w tym zeszycie nie będę go podpisywać wiedza o społeczeństwie, zostawimy tak po prostu z ilustracją, którą stworzę. No i tutaj postanowiłam zrobić taką kolorową okładkę, oczywiście akwarelami od żółtego, poprzez pomarańczowy, czerwony, fioletowy czy niebieski, tak żeby łatwiej to przechodziło. I na sam koniec przyklejam ilustrację. Najpierw oczywiście ją rysuję na osobnej kartce w kolorze białym. Będzie to megafon w dymku, który tak jakby mówi, że wiecie, wiedza o społeczeństwie, to coś tam się dowiadujemy. I ten megafon rysuje bardziej szkicowo, cienkopisami, następnie koloruje go takimi fajnymi pisaczkami. Mogłabym powiedzieć, że są to zakreślacze, ale przepięknie wyglądają, są ze stabilo. Wykorzystałam do tego taki pomarańczowo-różowy oraz żółty. No i wszystko oczywiście przyklejam na okładkę i jeszcze ją wykańczam czarnym pisakiem dookoła. Bardzo spodobały mi się te kontury na krawędziach, a w środku na całym tym tle robię białe kropeczki. W sumie nawet dołożyłabym jeszcze ten napis, bo jakoś tak wydaje się być pusto, więc jeżeli chcecie, to możecie to zrobić. Powiem Wam, że przechodzimy do okładki, która bardzo mi się podoba. Jakoś finalnie nie byłam za bardzo przekonana, ale później, kiedy ją wykończyłam, to stwierdzam, że wygląda naprawdę super. Będzie to okładka do chemii i bardzo podobne okładki robiłam już jakiś czas temu, bo pamiętam, że był jakiś dymek, ale wtedy chyba wykle wyklejaliśmy to jakąś taką taśmą irodesent, a tutaj będziemy wszystko malować akwarelkami. No, i rysuję taką probówkę z kwasem i dymkiem na górze, tylko ten dymek robię trochę inaczej niż wtedy to robiłam. I dookoła w takim trochę klimacie tych pierwiastków tworzę porozrzucany napis chemia, wszystkie literki są oddzielnie. I ilustrację koloruję zieloną akwarelą, i przez to naprawdę super to wygląda, szczególnie połączenie zieleni z czernią. Bardzo Wam polecam zrobić sobie takie połączenie na zeszycie albo na pierwszej stronie. No bo kiedy zobaczycie już na sam koniec, naprawdę fajnie to wygląda. Natomiast ten napis koloruję kontrastowym kolorem, czyli czerwonym, no i dookoła zrobiłam znowu tę obramówkę czarną, i przez to wydaje mi się, być to takie spójne, fajne. No naprawdę jestem z tego zadowolona. Przedostatni zeszyt, czyli już ósmy, będzie do biologii. Hmm, tak się zastanawiałam, co na niej mam narysować, bo biologia głównie się kojarzy tak z człowiekiem. No i pomyślałam, że może zrobimy DNA z taką lupką, przybliżenie, że będzie widać, że przybliżamy właśnie tę jedną część. Także na samym środku narysowałam lupę. Na górze zrobiłam napis biologia taki bardzo kolorowy, jakoś tak, nie wiem, chciałam tym razem zrobić dużo kolorków. I w sumie chciałam uratować jakoś tę okładkę, żeby wyglądała <noise> zdecydowanie lepiej, więc wykorzystałam poskę w kolorze srebrnym i pokolorowałam nią ten obszar pod lupą, czyli ten przybliżony, a resztę zrobiłam w ogóle różowym kolorem. I wydaje mi się, że on tutaj jakoś tak nie do końca pasuje i może lepiej wyglądałby jakiś szary, więc myślę, że ten kolor mogłabym Wam tutaj bardziej polecić. Chyba. No tak, chyba tak sobie wyobrażam właśnie patrząc na tę okładkę, i tak stwierdzam, że no ten różowy to jednak tutaj przegiełam, Ale ogólnie sam pomysł wydaje mi się być naprawdę spoko. I już ostatnia okładka na dzisiaj została nam historia. W tym odcinku nie rysuję żadnych zeszytów do języków, bo tych języków jest naprawdę dużo, więc już sobie je odpuściłam. A historia jest również jedną z moich ulubionych okładek, bo wyszła ona taka bardziej prehistoryczna. Ogólnie moim zamysłem było stworzenie dinozaura na okładce i do tego napisu historia, który jakby zwisa z niego. Taki właśnie wygląda na trochę znoszony... Chodziło mi o ten klimat taki przestarzały, więc dinozaur fajnie się tu wpasował. No i oczywiście kolorystyka. Kolorystyka tutaj naprawdę dużo daje, więc pokolorowałam tło na brązowo. Chociaż brązowego koloru jakoś za bardzo nie lubię na moich ilustracjach, to tutaj wpasowało się to naprawdę super, szczególnie kiedy później jeszcze dodałam akcenty złotym pisakiem. I naprawdę fajnie to wygląda, kiedy już na to patrzę. Wykończyłam to znowu tą czarną obramówką, tylko tak bardziej niechlujnie, żeby właśnie było delikatnie jakby rozwalone, przechodzone. Ale no, historia wydaje mi się być naprawdę super. Natomiast dinozaura pomalowałam kolorem szarym, żeby był jaśniejszy od tła. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi, czy wy będziecie ozdabiać swoje okładki, czy może jesteście już po tej czynności, albo czy was zainspirowałam właśnie tym filmem do stworzenia własnych, spersonalizowanych, pierwszych. Nie pierwszych stron, tylko okładek zeszytów. Ja zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco: filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i sobotę o 9. Więc do zobaczenia i pa!